tej dziupli są pszczółki. Widzicie? Latają, latują do środka. Próbowałem ich wyciągnąć na jesień. Strażacy zawołali mnie, próbowałem, ale nic to nie dało. Nie chciały wyjść. Coś lata. Pomalutku. Dają radę. Przezimowały. Dobra. Jest następna z pyłkiem. Latają z pyłkiem. Następna z pyłkiem. Wylatują. Koło kościoła to jest. Dobra, zaraz pojedziemy do mnie na pasiekę i zobaczymy, jak u mnie latają. Czy trochę bardziej żwawo, czy też tak niemrawo jak tu. Teraz jesteśmy u mnie na pasiece. Zobaczcie. Jest ich mnóstwo. Naprawdę jest mnóstwo. Jedynka. W środku nie za dużo czerwiu. Dwójka. Trójeczka też nie za długo. Czwórka też nie. Piątka. Dziwna sytuacja. Zobaczcie, pszczoły latają. Chcą rabować. Dlatego, że ten ul mi osypał się, po prostu osypał. Nie było pszczoły, przyjechałem, syn zebrał osypu, bo sprzątał dennicę, było 1,5 szklanki. Ja po 2 tygodniach otworzyłem, były jeszcze wtedy pszczoły. Na piątym, na filmie piąty ul jest pokazane, ile było tej pszczoły. Gdy otworzyłem po 3 tygodniach ten ul, okazało się, że są 3 pszczoły, pokarm jest, wszystko. A teraz zobaczcie, co one tam szukają. Gdzie one były? W ulach jednościennych z deski. Bardzo dobrze rozwija się ta pszczoła. Bardzo dużo jest jej czerwiu. Dużo na 3 ramkach. Wycentrowałem gniazda. No i tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Noszą pyłek. Dużo pyłku mają. Oj, ślicznie, ślicznie. Bardzo, bardzo ładnie. Czyli w dziupli tam koło kościoła jest może im chłodniej, dlatego tak słabo. Ale ta piątka mnie bardzo dziwi, że tam nic nie ma. Puste, zostawiłem jedną ramkę z suszem i z węzą. Tako. One tam dalej latają. Masakra.